wszystkich historiach fabularnych chcieliśmy przedstawić Wam sposób na to, jak dobrze i szybko i tanio zjeść w domu studenckim, tak, i w warunkach studenckich, nie płacąc dużo. Zacznijmy od składników. Crunchies, woda, pierś z kurczaka, czosnek granulowany, jak ktoś woli zwykły, to może użyć zwykłego. Coś w rodzaju przyprawy zbiorczej, tak? Czyli jest tu wszystko, co jest potrzebne, żeby było słone, pikantne, gorzkie, tak? Żeby działało na wszystkie kubki smakowe. Smalec wyborowy, najlepiej zwierzęcy. Bułeczka. Bułeczka jest taka, ponieważ będziemy mieli razem z martyną, więc kupiłem taką jedną dużą i podzielę ją na dwie części. Teraz główny punkt programu to ster. Gotujemy pierś z kurczaka, zrobimy takie wingsy trochę w dosterze. To jest dezodorant, nie? Ręce. Przed każdym gotowaniem myjemy ręce, tak? Najlepiej w ciepłej wodzie. Ręce są czyste, wyjmujemy pierś z kurczaka. Ponieważ nie mamy też deski, więc kładziemy ją na folii, którą dała nam pani w sklepie. Dosyć się grzeje, jest bardzo ważne, żeby dostęp był bardzo dobrze nagrzany. Co do przypraw, każdy dostanie przyprawy do własnego gustu. Nikomu niczego nie narzucam. Może być to jakiś dodatek w postaci chili, w postaci jakichś ostrych przypraw. Martyna, lubisz na ostro czy na... A lubisz czosnek. To bardzo dobrze. Słuchajcie, porozumiemy kurczaka w takie maseczki. Najlepiej. Już całą. Wiem, że powinienem coś mówić pewnie, ale ja mam taki zwyczaj, że podczas gotowania staram się jak najmniej mówić, staram się skupić na tym, co robię. Ta porcja jest już gotowa. Moi drodzy, jest idealnie. Idealnie to grumieniło, bo nie ma co tym odprawić. Nie ma co tego podtrzymać w tym grumieniu. No więc teraz przeszliśmy do pokoju, żeby po prostu zjeść to sobie, tak? I nasza pani operator będzie kimś to ocenić, czy jest to zjadliwe, smacznego. Smakuje ci?